poznaniu.pl. Poznań w minutę. Wydarzenia o takim charakterze nie powinny odbywać się w szkole, komentuje dyrekcja szkoły podstawowej nr 2 w Zalasewie. To tam miało odbyć się w najbliższy weekend spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z jego zwolennikami. Wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu jednak do spotkania nie dojdzie. Trwa konkurs na dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 osób. Na liście nie ma Anny Gruszeckiej, obecnej szefowej biblioteki, oskarżanej o mobbing. Zmiany w strefie płatnego parkowania na Jeżycach. Od wtorku 19 lipca ulica Barzyńskiego na Jeżycach znajdzie się w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Nie żyje Jacek Łukomski, były wiceprezydent Poznania i wieloletni dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zmarł w wieku 72 lat. Odszedł od nas wybitny autorytet w zakresie organizacji opieki zdrowotnej, napisano na profilu facebookowym Wojewódzkiego Szpitala. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.